Cześć. Ja nazywam się Piotrek i dzisiaj po raz kolejny porozmawiamy sobie na temat konsoli Lubdek CT, konsoli, która jest game changerem, jeśli chodzi o obróbkę fotograficzną oraz o montaż filmów. Zanim jednak przejdziemy do tego, o czym dzisiaj chciałbym porozmawiać, czyli o problemach, z którymi napotkałem się używając konsoli Lubdek. Prośba do was, moi mili. Przede wszystkim łapka w górę, like Dzwoneczek, i wszystko co się tam da, ponaciskajcie, ponaciskajcie swoimi łapcami. Niech algorytmy wybijają te filmy w górę, tak, żeby mógł Wam dostarczać jeszcze więcej kontentu. Tej samej jakości i mam nadzieję również merytorycznej treści. A więc zaczynamy. Z jakimi problemami ja spotkałem się używając kontroli lub DEC-CT? Przede wszystkim są to dwa problemy. Pierwszy, na samym początku występowały liczne lagi i opóźnienia, jeśli chodzi o używanie przede wszystkim pokręteł, tak One bardzo lagowały i wszystko w timeline działo się z bardzo dużymi opóźnieniami. To samo jeśli chodzi o, o pokrętła, te u góry, pod którymi ja akurat mam przypisaną między innymi również korekcję kolorów i tu kochani ja znalazłem następujące rozwiązanie. Wcześniej używałem plugina Final Cut oryginalnego dostarczalnego przez Lubdeka, ale jakiś czas temu znalazłem informację na stronie Lubdeka, że oni przestają wspierać dłużej ten plugin. I w tym momencie należy posiłkować się tylko i wyłącznie pluginem Command Post, i pokażę, jak to zrobić. Należy generalnie pozbyć albo po prostu przestać używać jednego, tego oryginalnego, a zająć się używaniem właśnie tego, który Wam się tutaj pokazuje w górnym rogu, czyli plugina Command Post. Najpierw pokażę Wam skąd go pobrać, jak go zainstalować oraz jak go wstępnie ustawić tak, żeby problemy nie występowały Kochani, następnie przychodzimy sobie do naszego oprogramowania Loopdeck klikamy w Marketplace wyszukujemy Command Post przechodzimy do zakładki Plugin i pobieramy Command Post następnie klikamy w profile i pobieramy sobie profil, również dajemy Instaluj. Jak już mamy te dwie rzeczy zainstalowane, przechodzimy do naszego nowego pluginu Command Post i tutaj w pierwszej kolejności wybieramy Control Surfaces. Tutaj klikamy Loop Deck Plugin i tutaj włączamy Enable Loop Deck Plugin. Następnie zamykamy to, wchodzimy jeszcze raz. Tym razem dajemy preferencje, Final Cut Pro. I tu pojawia nam się okno, w którym mamy liczne yy, opcje do zaznaczenia. I tutaj za każdym razem, jeżeli wy, wy będziecie chcieli sobie dodawać nowy plugin, dajecie Scan Motion Templates. Znaczy plugin, preset bardziej. Natomiast tu u was więcej nic nie interesuje oprócz. Następnie przechodzimy do Final Cut'a. Klikamy Settings i tutaj bardzo ważne jest, żeby przy Color Correction mieć zaznaczone Color Wheels i nic innego, tylko to. Teraz możemy sobie ponownie otworzyć nasz plugin Loupedeck'a i tutaj już widzicie, że tak mamy zainstalowaną nową zakładkę, command post i tu kochani możecie już tak naprawdę wszystko tak, czy macie skróty do swoich efektów. Eee, I multum, 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 multum innych funkcji, które możecie sobie dowolnie tutaj e, konfigurować. Drugim problemem, o którym chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, jest problem, który pojawił się u mnie w momencie, kiedy ja tworzę sobie moje własne presety, presety, z efektami, bądź presety z jakimiś lutami kolorystycznymi, ustawieniami kolorów i tak Czym się objawiał problem, o którym Wam teraz mówię? Mianowicie w Softie lub Deka nie było możliwości znalezienia w Command Post takowych nowych presetów, które właśnie sobie stworzyłem. No i tutaj wystarczy tak naprawdę przejść przez taką troszkę zawiłą ścieżkę. Mianowicie, tak. Tworzymy nowy preset. Po stworzeniu preseta zapisujemy go oczywiście w dowolnie wybranym przez nas miejscu. Następnie przechodzimy do programu Lubdek, który wyłączamy. Wchodzimy do programu Command Post. Przechodzimy w miejsce, które w tym momencie wam wskazuje, i klikamy odśwież wszystkie presety. Robimy restart tego programu. Włączamy lub deca, włączamy Command Post, i w tym momencie powinniśmy w oknie naszego wyszukiwania znaleźć funkcje, które dopiero przed chwilą stworzyliśmy. Nie wiem, czym to jest spowodowane, być może po prostu jakaś tam pamięć wewnę wewnętrzna oprogramowania no, nie odświeża się. Mam nadzieję, że z, kolejnym, z kolejną aktualizacją zostanie to poprawione. Jeszcze jeden tip, o którym ja dowiedziałem się w sieci. Jeśli macie takową możliwość, to po prostu wstrzymajcie się z aktualizacją do wersji 14. Plugina Command Post, gdyż zawiera ona jeszcze znaczne ilości błędów i zarówno lagi, jak i inne rzeczy, które tam nie działają, mogą mieć jeszcze wpływ na to, że ta konsola Was po prostu będzie w... Wiecie, denerwowała. Konsola lubi czasem pomarudzić i podenerwować. Nie dajcie się, pamiętajcie, zawsze jest jakiś sposób, żeby wyjść z tej sytuacji. Niestety czasami nie jest to takie piękne i kolorowe, jakbyśmy sobie tego e, życzyli. Natomiast, e, natomiast tak, to co jeszcze ja odkryłem w tej najnowszej aktualizacji, to przede wszystkim, jeżeli ja za pośrednictwem pokręteł znowu chcę zmieniać na przykład ekspozycję, bądź, co tam jeszcze było, saturację, wówczas to też no, nie działało. Nie działało tam do końca. Ja zgłoszę tikety do Command Post odnośnie tego, żeby, żeby to po prostu poprawili, bo takie bagi się tam zdarzały. Dzięki za dzisiaj. Pamiętaj, subskrypcja, łapka w górę. I tak naprawdę przechodzimy do meritum, kochani. W następnym odcinku pokażę mój workflow. Jak pracuję, jak mam poustawiane konkretne pokrętła, konkretne przyciski fizyczne oraz ekran, jak między nami między nimi nawiguję oraz jak wykorzystuję je w mojej codziennej pracy przy montażu wideo. Także jeszcze raz łapka w górę, dzwoneczek i do następnego. Hej!